Krzysztof, jutro Światowy Dzień Uchodźcy. Powiedz, jaki masz stosunek do, na przykład do przyjmowania uchodźców przez Polskę? Super, że wywołałeś ten temat. Wiesz, ponad 70% Polaków jest przeciwnych, aby sprowadzać uchodźców do Polski. Gdzie jest w tym momencie serce tych ludzi? Gdzie jest chrześcijaństwo? Pytam się. Uważam, że każdy Polak powinien pomyśleć, żeby wesprzeć tych potrzebujących ludzi. Ja, jako Krzysztof Gojdź, marzę o tym i zamierzam sprowadzić jak najszybciej, jeżeli tylko to będzie możliwe, jedną rodzinę do Polski. Dać im jedno z moich mieszkań, dać im i załatwić im pracę, utrzymać ich, wychować takie dziecko, wyszkolić takie dziecko. Stać mi finansowo na to, jak i wielu innych Polaków. To jest moje marzenie, abym taką rodziną się zaopiekował. Nie ukrywam, że w Dzień Uchodźca właśnie będę pierwsze kroki stawiał w kierunku sprowadzania takiej rodziny. Nie jest to proste, ale mam nadzieję, że będzie to umożliwione Polakom, którzy pragną tego, aby pomóc tym ludziom. Ja jestem za. Ale jednak mamy przykład, no nie wiem, Francji czy Niemiec, że jednak no, ci uchodźcy przybyli. Jest stereotyp, że to dzięki przez nich są te wszystkie zamachy. W Polsce na razie jeszcze ich nie było, ale też, no nie wiem, czy zauważyłeś. Zwykli ludzie jeżdżą metrem, tramwajami, jest ich bardzo dużo. Tam jest najłatwiej zrobić zamach. Gwiazdy, które najczęściej się wypowiadają o tym, że powinniśmy przyjmować, no niestety jeżdżą no, zazwyczaj samochodami, taksówkami, więc jakby to ryzyko, że im coś się stanie, jest mniejsze. Absolutnie zdaję sobie sprawę, że faceci mogą być zagrożeniem, ale to, czym ja marzę i myślę, to sprowadzenie matki z dziećmi, które zostały osierocone. Czy takie dziecko może krzywdę nam zrobić? Jeżeli wychowamy je w duchu Polski, ono absolutnie nie wyrośnie na terrorystę. Ja chciałbym takiemu dziecku pomóc. A gwiazdy, ja mam nadzieję, że gwiazdy też będą również otwarcie mówić, jaki mają stosunek do uchodźców, bo generalnie na dzień dzisiejszy to wszystkie boją się mówić że cokolwiek, dlatego że boją się krytyki społeczeństwa, bo niestety od społeczeństwa często te gwiazdy są uzależnione. Mnie totalnie, przepraszam za wyrażenie, wali to, co inni o mnie mówią, czy będą mnie hejtować za to, że ja chcę takie rodzinie pomóc. To jest moje serce, to jest to, co ja absolutnie w duszy czuję, że powinienem to zrobić. I to jest mój obowiązek, również chrześcijański, aby takim osobom pomóc, aby sprowadzić taką rodzinę i postawić je na nogi.